Siema, siema, tutaj Fazi, CR Vagabondo na Głatek Spawacza. Chciałbym Was zaprosić na premierę mojej epki, nowej płyty pod tytułem Oddalenia. I teraz parę zdań. Dlaczego to tyle trwało? I dlaczego ta płyta jest taka wyjątkowa? Ta płyta jest dlatego wyjątkowa, ponieważ jest to moja pierwsza płyta i tak zwane pożegnanie ze wszystkimi moimi nałogami. Czyli pierwsza płyta, którą nagrywałem po 25 latach ćpania i picia. I to jest, mogę powiedzieć, chyba moja najbardziej ciekawa płyta. Miała to być epka, miała być krótka, ale w międzyczasie robiłem utwory, które nie chciałem, żeby wpadały do szuflady, więc znalazłem się na tej epce, która ma 12 utworów, czyli praktycznie można powiedzieć, to jest płyta. No i od tej epki zaczyna się nowy okres. Czyli nasz kanał, nasza wytwórnia Senior Vagabondo zaraz ruszy milion kolejnych projektów, ale póki co dziecko jest, moja płyta nowa, trzeźwa, zapraszam, będzie dużo gości, będzie Kala z Białegostoku, będzie ADM, będzie Rasty Kronikarz z Warszawy, będzie Simpson z Poznania, będzie Zwola, Boski Roman z Krakowa i chyba już nikogo nie zapomniałem. Jana Furman będzie ze mną bardzo też ładnym kawałku, śpiewa tam na refrenie. No chciałem Was gorąco zaprosić do kupna tej płyty, do sprawdzenia, ponieważ no dla mnie to jest naprawdę... Zacząłem to nagrywać, zacząłem to pisać w momencie, kiedy wybuchła wojna. I poniekąd ta płyta jest taka trochę wojenna, ale to bardziej chodzi o taką wojnę z samym sobą i ze swoimi słabościami, ze swoimi nałogami. Myślę, że to wszystko słychać dobrze na tej epce. No i zepka zamknięta, kupujcie mordeczki, a już kurwa zaczynam robić następne rzeczy. Jo, jo, jo. Jeszcze najważniejsza rzecz, słuchajcie, preorder ruszy w poniedziałek i równocześnie w poniedziałek na kanał leci promo mix epki, a później w momencie trwania preorderu sukcesywnie będą wpadać wszystkie klipy, które zrobiliśmy, żeby promować właśnie tą płytę w Poznaniu z borderem. Pozdro, jo, jo.